Szanowni Państwo, jeszcze raz dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie w tej sali Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nęckiego. Ja się nazywam Tomasz Pruszyński, jestem kierownikiem pracowni synaptogenezy w tym instytucie i mam dzisiaj prawdziwą przyjemność przedstawić i zapowiedzieć Państwu panią profesor Barcikowską, która jest z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej i zaprezentuje dzisiaj wykład o chorobie Alzheimera. Bardzo dziękuję za aplauz. Proszę Państwa, będę mówiła o chorobie Alzheimera, która to choroba w Polsce jest taka trochę tajemnicza. To znaczy niewątpliwie coraz więcej pacjentów choruje i niewątpliwie coraz większa grupa opiekunów jest zaangażowana w ten proces. A jakoś tak nie powstają poradnie dla pacjentów. W Warszawie w ostatnim okresie 2 ośrodki zlikwidowano, został już tylko jeden. Właściwie na całą Warszawę jest jeden ośrodek, który zajmuje się chorobą Alzheimera. To zresztą wiadomo na świecie, że akurat Polska jest taką białą plamą i obok są Niemcy, wszyscy mi w tym momencie wytykają, że Niemcy też są białą plamą, ale o ile w Polsce nie ma zainteresowania państwa chorobą Alzheimera, to w Niemczech po prostu wszystko już jest na tyle zorganizowane i na tyle dobrze funkcjonuje, że nie trzeba już temu wielkiej uwagi przykładać. U nas powstają kolejne priorytety, kolejne ustawy, w których nigdzie nie pojawia się problem, jakim jest otępienie. Epidemiologia w Polsce również nie istnieje, to znaczy my nie mamy danych epidemiologicznych na temat otępienia. Nie mamy również rejestrów tej choroby, nie prowadzi się spisów, ale takie ekstrapolacje, które robiła Alzheimer Europe w zeszłym roku i które są opublikowane i są na stronie Alzheimer Europe, to są takie liczby, mianowicie uważa się, że w Polsce jest około 500 tysięcy otępiałych pacjentów, z czego duża grupa, około 300 tysięcy, choruje na chorobę Alzheimera. Proszę Państwa, choroba Alzheimera bardzo rzadko jest chorobą dziedziczną, to postać FAD. Dotyczy, kiedyś się wydawało, 5% przypadków wraz z rozwojem genetyki i rosnących kohort pacjentów. Wydaje się nam, że to jest około 0,5 do 1,5%. Te przypadki dziedziczne, gdzie przyczyną choroby jest jednogenowa mutacja, dotyczą ludzi młodszych. Zachorowanie, pojawienie się objawów klinicznych może już dotyczyć ludzi 38-letnich, 40-letnich. Przebieg tej choroby zazwyczaj jest szybszy, bardziej dramatyczny. Natomiast ta tak zwana sporadyczna choroba Alzheimera, do której przywykliśmy, którą znamy najczęściej, to jest choroba, która dotyczy ludzi w wieku starszym, około 65 lat. Uważa się, że to jest najczęściej początek choroby. I oczywiście wiemy na pewno, że jak wszystko ma podłoże genetyczne, to podłoże genetyczne sporadycznych przypadków jest o wiele bardziej skomplikowane i na pewno bardzo dużą rolę odgrywają liczne czynniki środowiskowe. Wiadomo, że im starszy człowiek, tym w większym stopniu im ulega. Wydaje się, że o ile od dawna trwała ta dyskusja między baptystami od beta-amyloidu i tauistami od białka tau, czyli dwóch białek podstawowych, których obecność w mózgu powoduje zanikanie najpierw połączeń synaptycznych, a potem komórek nerwowych.
bardzo długo powstawał taki spór, czy najpierw pojawia się beta-amyloid, a potem białko tau, czy raczej wszystko zaczyna się od białka tau, a potem beta-amyloid. Już nie mówiąc o tym, że w badaniach neuropatologicznych mamy wiele przypadków, gdzie jest tylko beta-amyloid albo tylko białko tau, no ale wszystkie badania z ostatnich lat, kiedy wiemy na temat mózgu pacjenta z chorobą Alzheimera coraz więcej, wskazują na to, że to jednak beta-amyloid zaczyna ten proces. I trzecia prawda, ważna, żeby się z nią oswoić, dosyć trudna przy założeniach współczesnej medycyny, to to, że choroba Alzheimera rozwija się około 20 lat, zanim pacjent zaczyna odczuwać jakiekolwiek objawy kliniczne. To znaczy mózg pacjenta jest niszczony przez te białka, o których przed chwilą mówiłam, a pacjent nie odczuwa dolegliwości. Że choroba trwa bardzo długo, zanim zaczyna się problem kliniczny, to po raz pierwszy na przełomie lat 80. i 90. opublikowało małżeństwo Braków, to są neuropatolodzy niemieccy, którzy, oni akurat byli absolutnie wierni teorii taoistycznej, czyli oni uważali, że naprawdę istotnym problemem w mózgu pacjenta z chorobą Alzheimera jest patologia tau, to są takie białka, które występują wewnątrz komórki. Beta-amyloid otacza komórkę i ją niszczy, a białko tau robi to z zewnątrz, jakby w drugim kierunku. Brakowie, jako że Niemcy bardzo dokładnie robili badania neuropatologiczne pacjentów, osób, które umierały z przyczyn innych niż otępienie. W wypadkach samochodowych z powodu chorób serca. I zorientowali się, że u tych pacjentów jest bardzo dużo zmian neuropatologicznych w ich mózgach, chociaż oni znakomicie funkcjonowali, wykładali, pracowali, prowadzili normalne życie, ginęli na przykład na wylew grając w brydża. Niemniej jednak ich mózg, gdyby nie znać ich kliniki, można by było opisać jako mózg alzheimerowski. To oczywiście powodowało dwa jakby takie nurty reakcji. Jeden najprostszy to mówiono, no to znaczy, że te zmiany w ogóle nie mają nic wspólnego z chorobą Alzheimera, chociaż te białka beta-amyloid i białko tau po raz pierwszy jeszcze bez tych nazw, bo wiedziano tylko, że są to jakieś toksyczne białka, opisał Alzheimer w 1906 i 1907 roku jako przyczynę choroby Alzheimera. I oczywiście potem nazwano to chorobą Alzheimera. Tak się złożyło, że Alzheimer był zarówno psychiatrą, jak i patologiem, czyli miał dokładną wiedzę na temat tego, co się z jego pacjentką, tą pierwszą słynną, działo, a potem oglądał jej mózg i zobaczył w tym mózgu patologiczne, srebrzące się, impregnujące się srebrem agregaty białkowe. I Brakowie też zresztą posługiwali się srebrem, jeszcze immunohistochemia nie była tak bardzo znana. No i powiedzieli, że według ich badań, zanim pacjent jest już zdecydowanie chory, czyli te ostatnie, bo to, co tu widzimy, to są przekroje przez hipokamp i okolice mózgu znajdujące się w bezpośredniej bliskości, które uważamy za kluczowe dla rozwoju choroby Alzheimera. Hipokamp i okolica okołohipokampalna odpowiada za pamięć i emocje. I ona jest najczęściej, choć teraz już wiemy, że nie zawsze, niszczona w przebiegu choroby Alzheimera. Brakowie powiedzieli, że pacjent do lekarza zgłasza się w tym momencie, a wszystko to, co się dzieje przedtem, dzieje się bez objawów klinicznych. Wtedy odsądzano braków od czci i wiary. Było mnóstwo krytyków tego pomysłu, chociaż to były badania robione na tysiącach mózgów. A teraz wiemy już na pewno, w 2010 roku opublikowano nowe kryteria rozpoznawania choroby Alzheimera i tu już bardzo wyraźnie
na podstawie badań biochemicznych, neuroobrazowych, genetycznych także, udowodniono, że choroba Alzheimera dzieje się, tak powiedzmy, przeciętnie około 40 roku życia, zaczyna się odkładaniem złogów beta-amyloidu, a chory jest całkiem zupełnie zdrowy przez ten czas. Potem dołączają się zaburzenia w obrębie białka tau, no i potem właśnie dochodzi do dezintegracji mózgu, rozpadają się najpierw połączenia synaptyczne, uważa się, że wyprzedzają obumieranie neuronów. Choroba zaczyna mieć już dyskretne objawy i to jest okres tak zwanych łagodnych zaburzeń poznawczych, przy czym proszę mieć świadomość, że w fazie łagodnych zaburzeń poznawczych mózg wygląda już jak mózg pacjenta z chorobą Alzheimera. No a potem, kiedy już cała patologia jest w pełni rozwinięta, ale dynamika tego procesu już przygasa, to właściwie jest rodzaj plateau, pojawia się demencja. I oczywiście problem leczenia to jest ten największy problem, jaki no, bardzo interesuje przede wszystkim pacjentów. Jak można by zrobić, żeby uwolnić pacjenta od tej choroby, jest przez to bardzo skomplikowane. To znaczy, jeśli chcemy leczyć pacjenta objawowo, od momentu, kiedy te objawy już są, nigdy w sposób oczywisty nie możemy osiągnąć rezultatów, ponieważ w momencie, kiedy chory ma objawy, my zaczynamy leczenie, to w okolicach tego hipokampa i w innych okolicach mózgu chory ma już mniej niż 50% komórek. I co byśmy tam nie robili, jakbyśmy zdusili już ten tlący się proces? To jednego na razie nie możemy zrobić, nie możemy zwiększyć liczby neuronów. I ta prawda jest prawdą bardzo istotną w momencie, kiedy myślimy o leczeniu. Czyli żeby pacjenta z chorobą Alzheimera wyleczyć, trzeba by albo spowodować, żeby ten patologiczny proces się nie rozwijał, albo wtedy, kiedy on się rozwija, zdusić go i przerwać, albo utrzymać w tym najmniejszym stopniu rozwoju, żeby zapobiec obumarciu połowy neuronów w okolicach odpowiadających za poszczególne funkcje. I to byłoby leczenie modyfikujące chorobę, leczenie przyczynowe. Objawy kliniczne choroby Alzheimera są bardzo rozbudowane. Ta wiedza, o której mówiłam i która pojawiła się, jest coraz bardziej powszechna, zmieniła patrzenie na to, co się dzieje. A więc ludzie 30-35-letni, oczywiście nie mówię o wszystkich ludziach, tylko o tych, którzy będą chorzy, nie mają patologii alzheimerowskiej, nie skarżą się na cokolwiek, mogą być nosicielem patologicznej mutacji. Potem zaczyna się pojawiać w mózgu beta-amyloid i białko tau, a chory ciągle jeszcze nie odczuwa żadnych dolegliwości. Potem pojawiają się te pierwsze, których do tej pory nie opisywano w klinice choroby Alzheimera. Są to tak zwane subiektywne zaburzenia poznawcze, czyli chory idzie do lekarza i mówi, że dłużej musi przygotowywać się do zajęć, albo trudniej mu nauczyć się nowego programu w komputerze, albo dostaje nowy telefon i jest to dla niego przekleństwo, a nie coś, co go cieszy. A i wtedy lekarz, no w Polsce zazwyczaj lekarz mówi, żeby nie zawracał głowy, bo to jest funkcja wieku, ale lekarz, który się na tym zna i się niepokoi, wysyła takiego pacjenta do neuropsychologa, który go bada dokładnie i mówi, że jest zdrowy, nic mu nie jest. Te subiektywne zaburzenia poznawcze to jest też taki kolejny Rubikon. Jeśli one są na tyle nasilone, że pacjent decyduje się, żeby pójść do lekarza, to okazuje się, że w ciągu 7 lat 20% tych pacjentów rozwija chorobę Alzheimera. To jest jakby taki stan, który jest ryzykiem dla choroby Alzheimera, znacznie większym niż jeśli do lekarza z tymi naszymi skargami nie pójdziemy.
A potem już jest kolejny proces, to są tak zwane łagodne zaburzenia poznawcze, kiedy już są w badaniu neuropsychologicznym u takiego pacjenta skarżącego się na zaburzenia pamięci wyraźne patologie lub też subtelne patologie, ale no głównie uszkodzenie pamięci epizodycznej, na tym etapie sugeruje, że chory może rozwinąć chorobę Alzheimera. I tu znowu te osoby, u których są rozpoznane łagodne zaburzenia poznawcze, mogą przejść chorobę Alzheimera, mogą pozostać stabilne na etapie łagodnych zaburzeń poznawczych lub też mogą się poprawić, jeśli łagodne zaburzenia poznawcze były procesem odwracalnym, na przykład objawem depresji albo zaburzeń metabolicznych. No i potem niestety, kiedy proces alzheimeryzacji mózgu trwa, przechodzi się tę magiczną liczbę od 40 do 60% neuronów w tych celowych funkcjach i pojawia się otępienie. No i oczywiście wiadomo, że gdybyśmy chcieli leczyć przyczynowo, to możemy to robić tylko w tej fazie drugiej, która jest niestety oznaczona znowu jedynką, ale to jest ta druga faza, a w momencie, kiedy choroba jest już rozwinięta, takich możliwości nie będziemy mieli. I na czym to mniej więcej polega? Wtedy, kiedy nie ma ani patologii alzheimerowskiej w mózgu, a na przykład jest tylko mutacja, albo w ogóle nie ma nic, tylko w rodzinie są przypadki, to co możemy zrobić? No, najlepiej byłoby tę mutację jakoś przy pomocy inżynierii genetycznej inaktywować. Tego na razie nie potrafimy zrobić. A to, co możemy zrobić na pewno, to pamiętając o tym, że w mózgu poza tkanką mózgową są również naczynia odgrywające ogromną rolę, jak się potem przekonamy, w samej patogenezie choroby Alzheimera, możemy dbać o ich dobrostan, czyli rozpoznawać najszybciej, jak się da, nadciśnienie, cukrzycę, sprawdzać stężenie cholesterolu, robić wszystko, żeby te naczynia jak najdłużej były mocne i sprawne. I druga rzecz, możemy rozwijać rezerwę poznawczą. Co to znaczy? To znaczy, że musimy do naszego mózgu, do naszej głowy nazbierać tak dużo wiadomości, że wtedy, kiedy zaczniemy je tracić z powodu niszczenia naszego mózgu, ciągle jeszcze będzie tyle, że będziemy mogli w miarę funkcjonować. I wiadomo, że ludzie, którzy znają więcej niż jeden język, którzy znają dwa, no, oczywiście lepiej, jak znają ich jeszcze więcej, że ludzie, którzy na przykład jak kończą studia, nie poprzestają na tym, co się nauczyli i nie drepczą w obrębie tych samych wiadomości, a starają się nauczyć czegoś nowego, ludzie, którzy mają hobby, ludzie, którzy czytają, oglądają filmy, którzy jakby ćwiczą swój mózg, na pewno dłużej, nawet jeśli już ten mózg jest toczony przez proces alzheimerowski, nie mają widocznych objawów choroby. A ten drugi etap, czyli proces, w którym już zaczyna mózg być niszczony. Oczywiście byłoby najlepiej, żeby przerwać procesy, które się kończą odkładaniem beta-amyloidu. Wiemy, że białko tau zaczyna agregować w komórkach wtedy, kiedy jest patologicznie fosforylowane, więc celem jest ten proces. No i wszystko, niestety jak komórka zaczyna rozpadać się z powodu obecności tych białek, w uproszczeniu mówiąc toksycznych, wzbudzają się wszystkie inne procesy mózgowe, to znaczy proliferuje glej, są namnożenie komórek mikrogleju, astrogleju i niestety to, co w innych chorobach w mózgu jest zbawienne i pożądane, w chorobie Alzheimera robi dodatkową krzywdę, mianowicie ten pobudzony mikroglej, który chce wyczyścić toksyczne białka, przy okazji czyści zupełnie zdrowe neurony znajdujące się w pobliżu. I to jest jeszcze jeden problem, bo neurony giną wcześniej
jakby zupełnie niezależnie od celu tego procesu. Zdrowe neurony w pobliżu blaszki starczej nikną w ten sposób. No i druga rzecz, co też wiemy już od wielu lat, że te pobudzone komórki mikrogleju i astrogleju są dodatkowym źródłem beta-amyloidu w mózgu. Jakich jest coraz więcej i są bardzo wzbudzone, to niestety prekursor beta-amyloidu, który jest zawarty w tych neuronach, wydostaje się do mózgu i jest jeszcze gorzej. Wobec tego, już nie mówię oczywiście o interleukinach, białkach komplementu, wolnych rodnikach, wszystko to razem jest dodatkowym triggerem niszczenia mózgu. No i wtedy już przechodzimy tą barierę 50%. Ja mówię o tym umownie, bo niektórzy twierdzą, że to jest 40, inni, że 60, powiedzmy niech będzie 50. I mózg już zawiera maksymalną liczbę tych toksycznych złogów i neuronów jest już tyle, że żeby ich było więcej, musielibyśmy użyć jakąś cudowną siłę stymulacji neurogenezy, która w mózgu jest. To znaczy mózg jak ja się uczyłam, to mówili, że mózg się rodzi z taką liczbą komórek, jaką ma mieć, a potem już je tylko gubi w kasztarze, grypie, napięciu, zdenerwowaniu. Teraz wiemy, że w mózgu jest neurogeneza, ale musimy podchodzić do tego sceptycznie. Ona jest bardzo leniwa, bardzo się to dzieje powoli i gdyby udało nam się to podgonić, byłoby lepiej, ale na razie nie bardzo umiemy to zrobić. No i oczywiście wszystkie te cudowne możliwości, jakie dają nam komórki macierzyste, no ale to jednak jest jeszcze troszkę do zrobienia w tej kwestii. Takim naturalnym poligonem, to jest bardzo okrutne, są ludzie zagrożeni chorobą Alzheimera. Najbardziej czystą grupą ćwiczeń, grupą, którą się obserwuje i bada, to są ci nosiciele jednogenowej mutacji. I w tej chwili wszystko to, co wiemy w nauce alzheimerowskiej więcej, co jest przejściem do przodu, to jest to, co wiemy z populacji osób znanych nosicieli tej mutacji. I wiele jest badań, zaraz będę o nich mówić, jest naprawdę bardzo dużo. Największe amerykańskie to jest badanie ADNI, w Europie jest DESCRIPA i to jest taka żmudna obserwacja ochotników. W amerykańskim zaczynali od 1000, potem było 800, oni oczywiście w naturalny sposób wypadają, których obserwuje się w celu uchwycenia początku alzheimeryzacji mózgu i momentu pojawiania się objawów klinicznych. To są ludzie, którzy godzą się na to, żeby co 6 miesięcy robić im punkcję lędźwiową przez 5 lat, godzą się na badania neuroobrazowe i zaczyna się obserwować, jak postępuje ta choroba. Te badania trwają, chociaż w tym roku już publikuje się wiele zbiorczych wyników. Podobna grupa jest obserwowana w Europie, to jest badanie DESCRIPA. Tutaj już zaczęto obserwować grupę pacjentów z subiektywnymi zaburzeniami poznawczymi, których jeszcze w amerykańskim wcześniejszym badaniu nie wyróżniano. Jakie są te geny, które mogą spowodować chorobę Alzheimera ze stuprocentową pewnością? Jeśli jest się nosicielem tej mutacji, na pewno będzie się chorym. To są mutacje w obrębie genu dla białka prekursorowego dla beta-amyloidu i dla dwóch białek, presenilina pierwsza i presenilina druga, które biorą udział w przemianach beta-amyloidu, kończących się tym toksycznym agregatem. Te presenilin, znaczy najwięcej mutacji znanych dotyczy presenyliny pierwszej, jest ich już około 220. W APP 20, 20 kilka, wiem, że w tej chwili pewnie na świecie pojawia się gdzieś kolejna. Presenilina również to jest około 20-30 przypadkach. I nosiciele tych mutacji będą chorzy na pewno. To, co jest ciekawostką, może nie taką świeżutką, bo to 2012 rok, udało się znaleźć mutację w genie dla APP, to znaczy w tym genie
dla białka prekursorowego, dla beta-amyloidów w populacji islandzkiej, gdzie jest taka dosyć typowa genetyczna, taka unikatowa właśnie, nietypowa sytuacja genetyczna. To jest malutka wyspa, dosyć izolowana. Tam są małe ruchy ludnościowe, nie mieszają się. Znaleziono mutację w obrębie genu APP, która ma działanie protekcyjne i w tej chwili, jak mamy nadzieję, te badania w dalszym ciągu trwają, bo być może to byłaby ta możliwość wpłynięcia na patologiczne uwarunkowanie genetyczne. Idą również na całym świecie badania całego genomu ludzkiego, żeby starać się stworzyć taką mapę polimorfizmów i mutacji w innych genach, która by mogła wyłonić populację osób chorych na chorobę Alzheimera czy zagrożonych chorobą Alzheimera. W tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że jakby naukowcy dostali za dużą ilość informacji, żeby móc to zastosować w klinice i w codziennej pracy rutynowej. Czekamy, aż to się rozwinie. Ja wierzę, że pewnie się to stanie szybciej niż później. Jedynym uznanym genetycznym czynnikiem ryzyka zachorowania na sporadyczną chorobę Alzheimera jest polimorfizm A polipoproteiny E. Jeżeli jesteśmy nosicielami dwóch alei Epsilon-4, mamy szansę kilkunastokrotnie większe zachorowań. Jeśli tylko jednego alelu, to mamy szansę kilkukrotnie większą. To oczywiście nie jest stuprocentowa pewność, dlatego genetycy w Bethesdzie w 1996 roku uznali, że jest niemoralne i nieetyczne, żeby ludziom o tych polimorfizmach mówić, w jakiś sposób ich stygmatyzując, nie mówiąc o firmach ubezpieczeniowych i tym wszystkim, ale w naszym kraju można sobie to zrobić za każdym rogiem, chyba nawet niezbyt dużo kosztuje, 150 zł i powszechnie niestety jestem konfrontowana z pacjentami przerażonymi śmiertelnie, którzy przynoszą mi ten wynik. A to oczywiście nic nie znaczy i tamten pomysł był dobry, żeby tego nie robić. Ale pewnie już niedługo będzie moment, że będziemy to robić po to, żeby wyłonić ludzi zagrożonych i powiem dlaczego. Jest drugi taki polimorfizm, który opublikowano w 2013 roku, uważając, że będzie równie silny jak ApoE, a okazuje się, że to zupełnie nie jest to samo. To jest receptor regulujący reakcję mikrogleju, czyli procesu wtórnego do tych zasadniczych. A teraz mamy zupełnie nowe wyzwania, które oczywiście będą nakładały się na głaz, na tą analizę całego genomu. To są to wszystko, co wiemy, co się dzieje pomiędzy DNA a białkiem, czyli cała epigenetyka i na pewno jeszcze od niedawna wydaje się, że bardzo szybko zostaną opracowane biomarkery w oparciu o niekodujące cząsteczki RNA. To wszystko jest jeszcze w powijakach, ale to jest w tej chwili problem dosyć modny. Pewnie niedługo dowiemy się więcej i pozwoli nam to wiedzieć więcej o naszych chorych. Mówiłam o badaniu ADNI. Otóż w 2012 roku opublikowano pierwsze bardzo takie trudne wyniki tych badań, ponieważ one to, co ludzie nie bardzo chcieli wierzyć, to znaczy, że się choruje 20 lat, udowodniły na tej dużej populacji osób. Otóż biomarkery, którymi są oznaczenie beta-amyloidu i białka tau w płynie mózgowo-rdzeniowym, mają wartości takie jak w chorobie Alzheimera już 25 lat przed objawami klinicznymi. Czyli można wykazać obecność tych białek w mózgu na 25 lat przed chorobą. W badaniach neuroobrazowych, takich, w którym przyżyciowo się znakuje beta-amyloid i białko tau i można przy pomocy PET-u określić jego obecność, nie bardzo ilościowo, bardziej jakościowo, już 15 lat przed zachorowaniem.
Wiadomo, że podwyższenie stężenia białka tau w tym samym okresie możemy obserwować. Taki normalny PET, powszechnie używany w Stanach do rozpoznawania choroby Alzheimera, wychodzi pozytywnie już 10 lat przed chorobą. Natomiast jeśli nie dysponujemy takimi metodami, możemy już w Polsce odkreślać wolumetrycznie zanik hipokampa. Tego się w Polsce nie robi, ponieważ jest to trudny matematyczny program i rutynowo naprawdę nikt go nie robi. My robimy to we współpracy z Politechniką Warszawską i jest to ciągłe wyzwanie i dla nich, i dla nas. Ale tu jest taki problem, że teraz już wiemy, że ten hipokamp, który jest kluczowy dla choroby Alzheimera, jest kluczowy dla choroby Alzheimera w 80% przypadków. Są takie choroby Alzheimera, które zaczynają się od czoła, albo takie, które zaczynają się od potylicy i od zaburzeń, niecharakterystycznych zaburzeń widzenia, albo od styku ciemieniowo-potylicznego i mają zupełnie inne, a praktyczne problemy ci pacjenci. W ogóle nie mają zaburzeń pamięci, a jednak w ich mózgu rozwija się beta-amyloid. Jak mówiłam, na pewno przyszłością będzie kontynuowanie wyznaczenia tych beta-amyloidów i białka tau. Tu jest taka ciekawa pułapka, że wtedy, kiedy te badania już dowodzą, że jest choroba Alzheimera, to nie możemy już śledzić żadnej dynamiki. Na przykład to się tak wydawało, że podamy lek przyczynowy, który hamuje odkładanie się beta-amyloidu i wtedy będziemy mogli zobaczyć, znakując przyżyciowo, że jego jest mniej. To wszystko okazało się nieprawda. W momencie, kiedy już jest choroba Alzheimera, to badanie przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Być może znakowanie białka tau, którego stężenie gwałtownie rośnie wraz z rozpadającą się liczbą komórek, będzie lepszą drogą. Tego naprawdę nie wiemy. Tak jak mówię, 15 lat przed zachorowaniem, dzięki temu badaniu możemy wiedzieć, że choroba się toczy. Jeśli chodzi o badanie z substancją Pittsburgh, czyli z tym PIP, to jest ono już dosyć powszechne w Stanach, bardzo często robi się je w Niemczech, we Włoszech, no myślę, że w Europie Zachodniej. Nie jest to oczywiście badanie rutynowe, jeszcze jest nazywane badaniem naukowym, ale jest dostępne. Problem oznaczania beta-amyloidu i białka tau jest o tyle niezręczny, że oznacza się go z płynu mózgowo-rdzeniowego, czyli trzeba zrobić punkcję lędźwiową. Chorobą Alzheimera zajmują się geriatrzy, psychiatrzy i neurolodzy. I tylko neurolodzy robią punkcję lędźwiową na co dzień, nas to nie przeraża. Ale na przykład w Szwecji to są głównie geriatrzy, często są to psychiatrzy, a ludzie w Polsce na przykład bardzo często boją się tego, są różne legendy na ten temat. Wobec tego przed naukowcami stoi wyzwanie, żeby zrobić taki test, który nie wymagałby nakłucia lędźwiowego, żeby zrobić to z krwi, bo pobranie krwi nie jest niczym traumatycznym. No i te badania trwają, niemniej jednak z powodu istnienia bariery krew-mózg, we krwi znajduje się tych białek tak malutko, że przy fantastycznie już przecież rozwiniętych możliwościach oznaczania śladowych ilości białek we krwi to ciągle nie wychodzi tak, żeby można było to traktować jako badanie rutynowe. Stąd poszukuje się innych dróg, no na przykład teraz Nature opublikowali pracę, gdzie można zrobić taki pattern rozkładów, innych związków towarzyszących nie samego beta-amyloidu. Wrócę do czynnika naczyniopochodnego w chorobie Alzheimera. Mówiłam Państwu o tym, że dbanie o dobry stan naczyń wydłuża dobre funkcjonowanie w życiu. Na czym polega rola naczyń w chorobie Alzheimera? Otóż naczynia zniszczone, na przykład przez zmiany cukrzycowe lub nadciśnienie, zaczynają być dodatkowym źródłem beta-amyloidu w mózgu, ponieważ
Jak wiecie Państwo, jest ta bariera krew-mózg i to, co się dzieje na obwodzie, do mózgu się nie powinno dostawać przy zachowaniu szczelności ściany. Teraz już wiemy, że ta ściana otwierająca się co jakiś czas dodatkowo doprowadza do odkładania się beta-amyloidu w mózgu. Czyli to, co ciągle w Polsce jest przedmiotem dyskusji, czy to jest miażdżyca, czy to jest Alzheimer, jest pozbawione jakiegokolwiek sensu, ponieważ każdy z tych procesów wpływa na siebie stymulująco. Jak się dobrze przeczyta, ten pierwszy opis Alzheimera, to są jego te zmiany, które Alzheimer i wyimpregnował metodą Bielszowskiego w mózgu, a to jest pierwsza pacjentka, która miała zresztą 51 lat. Wiemy teraz, że to był FAT. Ona ma podłoże genetyczne, ma mutację znaną, mutację w presyninie pierwszej, stąd chorowała krótko, burzliwie. Tę postać choroby teraz nazywają postacią aminofa. Ale jak się dobrze przeczyta Alzheimera, badanie neuropatologiczne, to już on pisze, że miała zmiany miażdżycowe naczyń mózgowych. Mówił o proliferacji endotelium, które jest dowodem na te zmiany, i nowotworzenie naczyń, czyli wtedy, kiedy naczynia zaczynają być niewydolne, mózg broni się tak, że robi dużo małych naczyń, które zaczynają funkcjonować. O tym się nie mówi tak często, ale naprawdę, jeśli przeczytacie Państwo ten oryginalny opis, to jest to tam zawarte. I tu dochodzimy do roli mikrowylewów w chorobie Alzheimera. Wiadomo, że przy gwałtownej zwyżce nadciśnienia, w rzutach nadciśnienia, dochodzi do rozszczelnienia bariery krew-mózg, do malutkich wynaczynień, malutkich martwiczek, no i niestety do wyrzutu beta-amyloidu do mózgów. Teraz jest bardzo wiele badań na ten temat, jak dalece te zmiany powodują zwiększenie beta-amyloidu w mózgu. Robimy bardzo wiele tych badań i one ciągle trwają. To są populacje na dużych grupach. Wiadomo, że właściwie większość przypadków to są tak zwane przypadki mieszane. Nie ma czystych naczyniopochodnych ani czystych alzheimerowskich, poza wyjątkowymi sytuacjami. Mikrowylewy, proszę Państwa, żeby było jeszcze trudniej, również powstają w takiej szczególnej sytuacji. Beta-amyloid odkłada się pomiędzy neuronami w mózgu, ale on również odkłada się w ścianie naczyń mózgowych. I te ściany naczyń mózgowych dodatkowo są źródłem prekursora, ponieważ obecność beta-amyloidu działa jak blaszka starcza. 100% pacjentów z chorobą Alzheimera w ostatniej fazie choroby beta-amyloid ma również w naczyniach mózgowych. I dlatego, kiedy powstała szczepionka, czyli kiedy podano do mózgu chorych już pacjentów związki, które na zasadzie działań immunologicznych rozpuszczały beta-amyloid obecny w mózgu, to nie osiągnięto żadnych rezultatów, żadnych większych niż najbardziej prymitywne leczenie lekami podwyższającymi poziom acetylocholiny. A mało tego, zaczęły się dramatyczne objawy uboczne. Tych rezultatów nie osiągnięto dlatego, że ci chorzy, którym podano szczepionkę, już i tak mieli tylko 50% neuronów, więc pozbawienie ich beta-amyloidu niewiele zmieniło w ich sytuacji. Natomiast druga rzecz, jaka się stała, to te przeciwciała wypłukały beta-amyloid z naczyń mózgowych, które się natychmiast otworzyły i były stany złośliwych obrzęków, wynaczynień, krwotoków. Była to sytuacja, pamiętam, bardzo groźna. Ale oczywiście z tym sobie poradziliśmy. W Europie w tej chwili idą trzy ogromne badania, które mają na celu wyeliminowanie tego czynnika naczyniowego, ponieważ nie mamy niestety zbyt dużego wpływu na sam beta-amyloid i tau, no ale te naczynia możemy leczyć i zobaczycie Państwo, że ma to spory sens. Otóż
Ten rok alzheimerowski w dniu Alzheimera miał tylko jedno hasło: czy możemy zredukować ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera? I proszę Państwa, to nie są fantasmagorie. Po raz pierwszy rok temu opublikowano spadek liczby osób chorujących na chorobę Alzheimera. To dotyczy tylko 4 państw na świecie: Szwecji, Anglii, Niemiec i Stanów. I to polega na tym, że no tak z pewnym pewnie uproszczeniem jest tak, że co 10 człowiek po 65 roku choruje na otępienie. A w tych 4 krajach jest to już tylko 8%. To się przekłada na miliony ludzi i dlatego bardzo warto jest o te naczynia dbać. A nie wszystkim się to kojarzy z chorobą Alzheimera. Jakie mamy możliwości leczenia przyczynowego? Wracam na ziemię. Pierwsze to możemy walczyć z beta-amyloidem, możemy walczyć z białkiem tau, no i musimy walczyć z tymi procesami, które towarzyszą tym patologiom. To są takie 3 drogi, które mogą nam pozwolić leczyć. Jeśli chodzi o beta-amyloid i jego przemiany, to wiemy już na pewno, że nie są toksyczne te złogi, te blaszki, te, które widzieliście Państwo na zdjęciach, które pokazywał Alzheimer. To są już jakby trumienki, to jest już otorbione przez glej, to nie jest już szkodliwe, ani toksyczne, nie niszczy. Najgorszy jest ten okres, kiedy białko zaczyna agregować, tworzy małe oligomery i one, jak się okazało, są najbardziej toksyczne dla synaps neuronalnych, no i oczywiście wtórnie do samych neuronów. Czyli wiemy już, że teraz szczepionkę nie można kierować na amyloid w ogóle, tylko właśnie przeciw tym oligomerom. Mało tego, okazało się, że wtedy, kiedy szczepionka rozbijała już znajdujące się w mózgu złogi beta-amyloidu, to robiła dodatkową krzywdę, ponieważ rozbijała te uporządkowane, już zagregowane trumienki, rozpuszczała je i wypuszczała do mózgu te wcześniejsze, o wiele bardziej toksyczne formy beta-amyloidu. W kaskadzie beta-amyloidu biorą również upoza, znamy 3 enzymy, które biorą udział w tym procesie, które doprowadza do agregacji. 2 z nich działają niekorzystnie, to jest enzym gamma sekretaza i beta sekretaza, a gamma sekretaza przecina amyloid tak, że on jest wypłukiwany w mózgu, nie agreguje. Wobec tego narzuca się, że byłoby fajnie, jakby dało się w jakiś sposób zahamować te złe enzymy i podstymulować te, które doprowadzają do prawidłowych przemian. I to, ten pewnik był motorem powstawania bardzo wielu leków. Wszystkie zresztą nieskuteczne. I teraz to jest podsumowanie tego. Są szczepionki, które są przeciw różnym fragmentom beta-amyloidu i są leki, które hamują patologiczne sekretazy. Jeśli chodzi o zwyrodnienie alzheimerowskie, no to wiemy, że zwyrodnienie alzheimerowskie w tej części wewnątrzneuronalnej, czyli odnoszące się do białka tau, no to można oczywiście przy pomocy zahamowaniu właściwych enzymów, zahamowaniu patologicznej fosforylacji tego białka tau, możemy spowodować, że nie powstaną agregaty. Białko tau jest bardzo przyzwoitym białkiem. Ono buduje szkielet komórki w środku, wtedy, kiedy są warunki fizjologiczne. Komórka jest jakby rozpięta na szkielecie zbudowanego z białka tau. Kiedy ono z powodów, których ciągle nie do końca znamy, zaczyna ulegać działaniu patologicznego enzymu, zaczyna robić takie kluchy w komórce. Najpierw komórka przestaje móc funkcjonować właściwie, przemiany aksonalne giną, potem ciało komórki w końcu się rozpada. I w tym roku pojawiła się po raz pierwszy szczepionka przeciwko białku tau. To jest trudniejsze, no bo to białko tau jest zabłoną komórkową. Beta-amyloid był łatwiejszym celem. To są takie dosyć jeszcze
Znaczy, ja nie mówię za długo, już zaraz kończę. No i teraz kilka ciekawostek, znowu optymistycznych, bo ja zawsze mam taką złą rolę, że ciągle tylko mówię o złych rzeczach. Proszę Państwa, po raz pierwszy powstał Narodowy Plan Prewencji przeciwko chorobie Alzheimera w Stanach Zjednoczonych w 2012 roku. Finansuje go rząd amerykański, mówi się, że to jest plan Obamy. No bo ciągle, prawda, jak wszyscy sobie powtarzamy, że te firmy farmaceutyczne to tak tylko napędzają te wszystkie złe rzeczy i one fałszują nagminnie badania i wszystko takie. Więc rząd amerykański powiedział, że on zrobi już takie badanie, że to będzie badanie, którego nie będą finansować firmy, i rzeczywiście takie badanie powstało. To badanie dotyczy takiej ogromnej rodziny kolumbijskiej. Tam jest 500 członków tej rodziny, która ma jednogenową mutację, która spowoduje, że na pewno będą chorzy. Rząd kolumbijski nie zgodził się, żeby powiedzieć poszczególnym członkom rodziny, którzy są nosicielami mutacji, a którzy nie są. Wobec tego oni wszyscy na wiele lat przed początkiem choroby będą leczeni lekiem o nazwie krenezumab. I to w sposób oczywisty, no, ci, którzy nie są nosicielami, będą grupą kontrolną, ci, którzy są, będą leczeni. No, pikanterii całej sprawie nadaje, bo to jest lek wyprodukowany w Szwecji i właśnie jesteśmy teraz świadkami upadku tego leku podawanego u pacjentów już z rozwiniętą chorobą Alzheimera. Bardzo szybko się okazało, że on wtedy nie działa. Teoretycznie wydaje się, że to jest oczywiste zupełnie, prawda? No ale tam przegrał, a tutaj próbujemy dalej to robić. Były ogromne w Stanach Zjednoczonych protesty związane z tą taką szlachetną próbą. Pierwszy był taki, że no bardzo fajnie, Narodowy Plan Prewencji prowadzony na kolumbijskiej rodzinie. No a gdzie amerykańscy nosiciele mutacji? No to szybko załatwiono i do tej grupy dołączono amerykańskich nosicieli mutacji. I ta grupa już oczywiście rośnie. Ci, którzy dochodzą do niej, Amerykanie już oni mają oczywiście tą wiedzę, że są nosicielami mutacji. No i drugi nurt, że to jest właściwie bardzo nieetyczne, że bierze się biednych Kolumbijczyków, żeby służyli zachodniemu światu jako no, rodzaj eksperymentu. Ale jest to tak straszne zagrożenie, że jakoś sobie z tymi dziennikarskimi protestami poradzono. Ale jest druga rzecz. W 2013 roku powstał program DIAN. Nie wiem, DIAN się to czyta, DIAN. Nie wiem, my mówimy w Europie, Europejczycy mówią DIAN. To jest taki program i ten już jest światowy i do tego wysyłamy już naszych polskich pacjentów, jeśli znajdziemy u nich tę mutację i oni przyjmują każdego pacjenta. Ten program jest programem firm farmaceutycznych Roche i Lilly. Na początku były tam trzy leki, potem się okazało, że przeciwciało przeciwko beta-amyloidowi o nazwie solanezumab niestety okazało się być nieefektywne i ten inhibitor beta-sekretazy jeszcze bez nazwy też jest nieefektywne. Ale te badania prowadzi się, znaczy nieefektywny, zaraz żeby to uściślić, w tej fazie, kiedy choroba już jest. Natomiast u tych osób, które są tylko nosicielami mutacji, badanie trwa. Badanie jest otwarte, można sobie wejść na stronę i jeżeli tylko ma się udokumentowaną tę mutację, można się do niego wpisać, do kohorty, która będzie służyła badaniom nowych leków. Czyli po raz pierwszy przełamano barierę, rozpoczęto, posługując się znakomitymi możliwościami rozpoznania okresu przedklinicznego, leczenie tego okresu. I to jest naprawdę rewolucja. Powstało kolejne no, takie kohorty o różnych nazwach, obejmują różne grupy pacjentów. Staramy się już rozpocząć leczenie tych pacjentów nowych, tych, o których wiemy, że będą chorzy.
No i oczywiście rozwijają się badania nad neurogenezą. Komórki macierzyste w pierwszym etapie wprowadzone tak bezpośrednio do hipokampa bardzo szybko zaczęły być teratogenne, tworzyła guzy nowotworowe. No nad tym trzeba będzie jeszcze dużo popracować, ale to jest takie modne, że pewnie dojdziemy do jakiegoś konsensusu. Tutaj, proszę Państwa, powstał taki ruch, bardzo wielu badaczy uważa, że te wszystkie leki o bardzo różnym mechanizmie, bo są leki działające przeciw agregacji białku tau, wszystkie szczepionki, leki na różne poziomy tej degeneracji, które wszystkie przegrały. Te, które tu są wylistowane, każde z nich przegrało. Każde z nich okazało się niedobre. I teraz jest taki ruch, że po prostu trzeba te leki spróbować jeszcze raz, tylko w innym okresie życia. Ja, ponieważ my mamy dosyć duży ośrodek, wobec tego brałam udział we wszystkich tych badaniach, te, które tu są. I ciągle przeżywałam taki stres, że badanie się rozwijało po 8 miesiącach. Bardzo ważny faks, natychmiast przerwać badanie albo z powodów ubocznych, albo z udowodnionego niedziałania. No i są, teraz na rynku się pojawił w Polsce tak zwana żywność medyczna, czyli Suvenite, to jest wspomagający lek. No, badania ma dosyć słabiutkie, jeśli on poprawia na 12 tygodni, ale może warto walczyć o wszystko. Wracam do prewencji. Bo prewencja, skoro nie mamy leczenia, no to musimy robić wszystko, żeby jak najdłużej nasz mózg utrzymać w alercie. Czyli podsumowanie. To wszystko, co mówiłam o naczyniach, raz. Utrzymywanie aktywności intelektualnej, nie wpadanie w taki marazm intelektualny, stawianie sobie ciągle innych zadań. Jak człowiek całe życie czytał literaturę latynoamerykańską, to proszę się zapoznać z japońską. Nie oczywiście w języku oryginału, bo tłumaczeń mamy bardzo dużo. Bardzo ważna aktywność fizyczna. Jak kiedy patrzę na młodych ludzi, moich asystentów, to widzę, że oni już to robią. Na szczęście jest taka moda na te wszystkie fitnessy. Jogging okazuje się nie jest najlepszym pomysłem. Te najważniejsze i najskuteczniejsze, szybkie, codzienne marsze, najlepiej 40-minutowe i bogate życie towarzyskie to jest stymulowanie emocji, poszerzanie horyzontów i te do tej pory żeśmy żyli w przekonaniu, że tylko dieta śródziemnomorska, a teraz zaczyna być modna dieta z Okinawy. Zasada jest taka, że są trzy miseczki, jedna z ryżem, jedna z wodorostami i jedna z białą rybą albo kurczakiem, lepiej ryba. I tego musi być dużo, żeby się wypełniał żołądek, ale tylko te trzy rzeczy. No oczywiście na zakończenie bardzo bym chciała, żebyśmy wymyślili jednak taki test, który można by było robić z surowicy. Amerykanie podkreślają, że rezerwę poznawczą można mieć nawet, jak widzicie Państwo, w buteleczce. Już to wymyślili dawno, ale to niestety wymaga o wiele więcej działań. Opublikowano 2 lata temu również coś, co jest naszym wrogiem. Wszyscy walczymy z tym, żeby nasze dzieci grały bez przerwy w gry. Okazuje się, że niesłusznie, ponieważ stymulowanie mądrymi grami pomaga, stymuluje możliwości poznawcze w różnym okresie, od bardzo młodego do bardzo podeszłego. Wydaje się, że każda metoda stymulowania jest dobra, poza farmakologią, proszę Państwa, bilobile, memobile, tamakany, to wszystko na pewno nie działa, proszę nie wierzyć. Wydawanie pieniędzy na te głupstwa jest naprawdę zupełnie bez sensu. To naprawdę nie działa, czego dowodem są duże, kilkunastotysięczne badania przeprowadzone w Stanach i w Europie. I to, co mnie zaciekawiło ogromnie, proszę Państwa, to były również badania Alzheimer Europe,
to mamy dosyć ciekawą sytuację w Polsce. Otóż nasi pacjenci uważają, że my jako lekarze możemy rozpoznać ich chorobę mniej więcej w 38%. Ale ci sami ankietowani Polacy uważali, że aż w 63% możemy im pomóc lecząc. To jest paradoks. I to wszystko. Dziękuję bardzo.